Siemano. Tutaj klicz właśnie z kolegą. Powiedzmy 40 sekund kopia, jak szybko robisz. Potrzebujemy, tutaj znajomy, to wszystko znajomy potrzebuje. On potrzebuje kasyno, penthouse i w kasynie penthouse garaż i w garażu jeden jakiś pojazd. Biuro potrzebuje, te mapki, tutaj widzicie tą akcję, będziemy mogli używać, to będzie znajomy, co będzie kopiował, używać, ale to później wam powiem. Będę to robił przy arenie z MCO, ale możesz to też robić na przykład w klubie nocnym i z garażem, ale to kiedyś pokazywałem, więc tego nie będę teraz pokazywał, więc będzie arena i MCO. Tutaj pomocnik, PEYA POLSKA pomocnik, siedzi w biurze, włącza TV i wchodzi na ten kanał Weasel News, to jest ten kanał, że możesz obserwować kogoś, nie? Tak jak widzicie, Miss Polska jest tutaj przy kasynie, ona będzie kopiować, a my będziemy robić dla niej te przygotowania. Dobra, TV jest włączone, widzicie, Weasel News, wstajemy. Ten glitch też istnieje, ale jest solo, kiedyś nagrywałem, spójrzcie, glitche, które działają, on tam stoi, solo, kopiowanie, teraz to pokazuje. Chodzimy na start, options, ten przycisk start, na PS-ie to options i mamy takie menu teraz tutaj. Idziemy na zestaw początków listy, wciskamy X i A i trzymamy X i A. Jak puścimy, to wciskamy też od razu ten options i pauzę menu. Najlepiej to wcisnąć options i pauzę menu też i X i A, więc te dwa przyciski wcisnąć po prostu i pierw puścić X czy A, a potem options, pauzę. Trzymam X, trzymam options, na przykład PS-ie, puszczam X i ten, potem puszczam options od razu i mam taki efekt, że mogę teraz włączyć inter... No, więc trzymamy te X czy A, puszczamy, potem options albo start puszczamy. Tutaj nieudana próba, bo weszłem niechcąco w kup. Więc jeszcze raz na szybciutko. X puszczamy i options na PS-ie, A i start na Xbox. Tutaj parę prób będzie potrzebna, ale to tylko raz musimy robić, nie? Więc tam bez paniki, ludzie, bez paniki. X options mam i tutaj interakcja się pokazała, właśnie cisnę i teraz dam raz wstecz, żeby zniknęła interakcja. Teraz raz strzałkę w prawo. Teraz jestem na kup, chwilkę czekam, bo wtedy postać za tym ekranem, moja postać siada. Idziemy tutaj na ten domek nieruchomości, tutaj wybieramy ten Maze Bank czy tamte biuro. Dynasty idziemy. Tu za szybko wcisnąłem, więc wstecz tutaj, jak to jesteśmy na ten Dynasty. Chwila, moment. Tutaj jeszcze raz strzałkę w prawo, potem czarny ekranek się zrobi. Chwila, czekamy, zaraz się z powrotem pojawi ekran normalny. My teraz za tym ekranem wchodzimy w ten Weasel News. Dobra, jest, teraz wciskamy na ten Dynasty biuro coś tam, żeby to zremontować, nie? Teraz to potwierdzamy normalnie i widzicie po lewej na górze, że obserwuje Miss Polskę. Wciskamy, idziemy na... Wejdź na stronę. Tu normalnie jedziemy strzałką, bez problemu wciskamy. Jedziemy na odnów. Nazwa organizacji, to będzie za darmo jakiś kolor, daj odnów i wtedy kup. Jak kupisz, chwilę poczekaj. Chwilkę poczekaj, zaraz wciśniemy trójkąt albo Y, żeby z całej tej menu wyjść. Teraz, jak dobrze wszystko zrobiliście, to nie mamy mapy. Widzicie, nie mam mapy. Teraz znajomy włącza tą niebieską akcję przy kasynie, on ją odpala przez start mapę i tam idzie na nią i kwadrat albo X i odpala ją. My jesteśmy na sesji dla znajomych, więc my możemy przez imprezę do niego dołączyć. Więc on odpala tą akcję, powiem nam jak go załadowało w lobby. To jest prezent, dołącz do gry. Nas załaduje, tak, wszystko potwierdzamy. Załaduje do niego. Co teraz on robi? On idzie na zatwierdzenie, tam na dole całkiem coś tam pisze, zatwierdzenie. Idzie na informację o graczy i wywala mnie z tej akcji, wyrzuć. Wtedy na mój nick i wyrzuć mnie z tej akcji, on mnie z tego wyrzuca. Tyk. Wyrzucił mnie. Teraz się zrespiłem na tej akcji, co on odpalił. Widzicie, to była ta akcja, co na początku pokazywałem. Jak ma jakiś pojazd w pobliżu, to niech cię tam podwiedzie do kasyna. Ja tutaj powiem wam, nie biegajcie, bo może wam się mapa pojawić. Więc lepiej róbmy to na powoli, bo to raz robimy, aby raz się udało, nie? Dobra, my idziemy do kasyna. Tu dalej ekran pomocnika. W kasyno idziemy. Kolega jeszcze czeka na zewnątrz. W sumie znajomy nic nie musi tak specjalnego robić, on tylko nam ta akcja odpala i to w sumie wszystko. Pomocnik tutaj ma na więcej roboty. Idziemy nas do tej gościa, garaż penthouse i wybieramy jakiś tam pojazd. I teraz mamy cały czas czarny ekran. Znajomy znowu odpalił tą akcję obok, a w sumie nie, koło areny, bo tam będę kopiował, on tam tą akcję odpalił. Ja do niego dołączyłem. I teraz jest taki efekt, że on mnie tam nawet nie dołączy do tej akcji, on mnie tak pokaże, że jest ten, jestem niewidoczny i zamrożony. Teraz znajomy niech tu przylatuje, albo się tepnie też, żeby był już w pobliżu. O, widzicie, pyk. I znowu tą samą akcję odpala, co tutaj w niej jestem, przy arenie, czy gdziekolwiek będziesz kopiował, nie? Oczywiście możesz też inne tutaj używać, ale ja tutaj teraz pokazuję arena, więc arena, jakiś wyścig koło areny, jeszcze raz odpala. Nam powie, jak jest w tym w lobby, my dołączamy, mamy komunikat, ale ten komunikat nie potwierdzamy. Jak my ten komunikat mamy, to mówimy mu i on wychodzi z tej akcji, jak on wyjdzie z tej akcji, to my dopiero ten komunikat potwierdzimy. Więc on teraz wychodzi, więc pierwszy jeszcze na pewno chcesz ten dołączyć, nie? Ten drugi też akceptujemy i teraz nas zrespi na zewnątrz. Dalej bez mapy, ale możemy się ruszać i wszystko. Dobra, teraz będzie ekran, ten kto kopiuje, pomocnik już zrobił swoje i będzie chwilę pomagał. Na multi kopiowanie, dobra. Zamawiamy. Ja jeszcze nie mam Fadzio, więc kupiłem sobie to Fadzio. Te Fadzio mogą stać wszędzie. Jedynie też w siedzibie, jak kopiujesz tylko ten motor z areny. Jak nie kopiujesz motor z areny, to nie możesz mieć Fadzio w siedzibie. Więc tak to wszędzie pokupuj te Fadzio, bla bla bla. W każdym garażu. Zadzwoń do duże pojazdy, mobilny centrum operacyjny i przyjedź go tutaj przed areną. Abyś miał niebieskie kółko z tyłu, nie? Tak postaw tutaj na tej górce. Miał niebieskie kółeczko z tyłu, jak wysiądziesz. Dobra, jest. Musimy teraz jakiś pojazd przez klubu motocyklowego, prezydenta. Musisz zamówić jakiś pojazd dla znajomego. Ale nie Fadzio, po prostu jakiś pojazd. On musi teraz mieć jakiś pojazd, żeby zacząć pierwszą kopię. Więc oczywiście siedziba potrzebna do tego, żebyś mógł być prezydentem. To może być jakiś motor, przez prezydenta zamówisz mu Shotaru na przykład. On idzie do tego motoru i wsiada na ten motor, ale nie poszedł w tą stronę. Jak wsiądzie na motor, to odjeżdża 50 metrów od nas. 50 wystarczy. 50 metrów i po prostu czeka. Tylko uważajcie, bo nie macie hamulców, tylko ręcznych. My zamawiamy przez interakcję klub prezydenta Fadzio. Wtedy zobaczysz, że nic się nie stanie, Fadzio nie przejdzie. Kolega siedzi dalej na tym pojeździe. Ja tu będę kopiował ten motor z areny. To znaczy, że mogę mieć Fadzio też na przykład w tym siedzibie, nie? A jak kopiuję Easy czy coś innego, to nie mogę mieć Fadzio w siedzibie. Widzicie, kolega jest, siada z motoru, ten inny znika. My jedziemy do MCO, wjeżdżamy. Jak masz tam jakiś pojazd, to bez problemu on go po prostu przesunie. Teraz daje ten pojazd dla znajomego. On na niego siada i odjeżdża znowu te 50 metrów. Interakcja, ja zamawiam ten Fadzio. ale tutaj znajomy spadł z motoru, więc musiałem się zawrócić na zewnątrz, żeby zwrócić te Fadzio i dać mu znowu jakiś pojazd ode mnie. Więc jak to wam się zdarzy, więc do tego uważaj, jak jeździsz motorami, bo tym motorem spadł, ktoś potrącił, spadł i teraz te Fadzio widzicie na mapie się pojawił, więc po prostu co wtedy robisz? Wyjdziesz, zwrócisz go te Fadzio przez klubu prezydenta. Zamów mu teraz jakiś pojazd znowu, to szotara co było na początku. To samo. On znowu na nie wsiada, odjeżdża 50 metrów stąd, a my po prostu znowu zamówimy te Fadzio, więc glitch nie jest zepsuty czy coś, działamy dalej. No ja odjechał, ja zamówiłem. Te 50 metrów jest potrzebne, żebyśmy zamówić mogli te Fadzio, nie? Dlatego to tak jest. No teraz po prostu sobie wraca znowu przy wejściu do nas, a my działamy tak samo dalej. Mówię wam, tu zapełnić możesz garaże full. W godzinę, no kurde, nie wiem, no chyba wszystkie zapełnisz, jak szybko działasz, nie? Znajomy jest, siada z tego pojazdu, co mu dałem. Ja wjeżdżam znowu do MCO. On pisze, że tam jest jeden ten pojazd. Tak, to prawda, bo to była ta jedna kopia, co przed chwilą. Teraz ten następny się przesuł tam, gdzie miałem te Fadzio, gdzie ja je kupowałem po garażach postawiane. Ja znowu daję ten pojazd dla znajomego. On na niego siada. Odjeżdża te 50 metrów. Ja zamawiam Fadzio. Fadzio się znowu nie pokazuje. I tak w kółeczko. Multi-turbo kopiowanie. Ktoś się pytał, czy mam takie. Oczywiście, że mam, więc to dla ciebie. Więc dobra, to na tyle. Trzymajcie się na razie. Yo.